Dzień dobry, cześć! Dzisiaj na kanale statek flagowy, czyli Tyros 576-klawiszowy. Wpadł na najpopularniejszą usterkę, jaka działa się w tych instrumentach, nie tylko w piątce, ale od serii pierwszej w górę. I to jedna z niewielu usterek, które trapi te instrumenty. Po prostu plastikowe przyciski od przejść wariacji najczęściej używane pękają i wpadają do środka. Właściciel tego instrumentu czekał na naprawę 1,5 roku. What? Ale tylko dlatego, że chyba 6 miesięcy czekaliśmy na dostawę przycisku z Japonii. Potem zaczął mój sezon weselny, nie byłem w stanie zająć się naprawą tego instrumentu i dopiero teraz, kiedy przychodzi marzec, no jeszcze mamy luty, ale zaczyna się luty, marzec, ten okres posuchy trochę w graniu, mam czas, żeby się tym zająć. Koledze też akurat pasuje. Poza tym ten jego break, pomimo tego, że jest wciśnięty, to działa i da się go używać. Sprawa wymiany breaka jest bardzo, bardzo prosta w Tyrosie 5 względem na przykład naszego najnowszego Genosa. Tam po zdjęciu górnego panelu trzeba wyciągać płytę główną, wszystko wybebeszać, a tutaj z górnym panelem schodzi nam od razu górna płytka, pod którą kryje się plastikowe przyciski, więc zobaczycie sobie, że tak naprawdę każdy w domu poradziłby sobie z tym bardzo prostym trybem serwisowym, czy też czynnością serwisową. Będzie nam potrzebny tylko śrubokręcik, ewentualnie wkrętarka, przycisk, około 30-40 minut czasu roboczego i myślę, że każdy Kowalski sobie z tym poradzi. Spójrzcie tylko na jedną rzecz, mam tutaj taki fajny kartonik części zapasowych do Yamaha, już sobie pokupowałem, nawet popisywałem. Tu są części do Genosa, ABCD, breaki i tak dalej, a tu mamy części w woreczkach do Tyrosa. Spójrzcie sobie, tu jest Tyros 3, Tyros 4 break, gdzie jest robiony przycisk. Tyros 5 również. Nadmienię tylko, że break do Tyrosa 5 kosztuje 75 zł, a do Genosa 25. A tu mamy breaka do Genosa. O, kartonik też. Zresztą było o tym. No, to mam części zapasowych na kilka napraw, więc jakby ktoś chciał, serdecznie zapraszam. A tymczasem zabierajmy się do roboty. Witam Was oczywiście, Jerzy Strużycki, w kolejnym odcinku serii... No, jakiej? Keyboard Way Service. Właśnie! I standardowo całą procedurę rozpoczynamy od odkręcenia zewnętrznych śrubek w tylnej obudowie, jak i tych centralnych we wgłębieniu. Potem obracamy instrument, rozpoławiamy go na dwie części i będziemy odkręcać płytę czołową. Obudowę podważamy delikatnie od tyłu, sprawdzamy, czy wszystko sobie odchodzi, czy wszystkie śrubki odkręciliśmy i sprawdzamy również tutaj z przodu, czy obudowa przy klawiaturze odchodzi. Jeśli tak, ściągamy ją najpierw tył do góry i potem zsuwamy przez klawiaturę delikatnie do przodu. Następnie można ją sobie swobodnie unieść do tyłu, żeby odsłonić tutaj wnętrze tego, co kryje Tyros 5. Ach, te moje biedne Kali Audio. Dobrze. No i mamy wnętrze naszej piąteczki. I tak naprawdę to, co będzie nas interesować, kryje się pod tą płytką, bo przyciski w Tyrosie 5 są wciśnięte w obudowę. Dociśnięte są tylko przez płytę kontrolną i te płyty są podzielone na pierwszą, centralną i drugą stronę, czyli tam prawą, centralną, lewą. Tu jest komputer, tu mamy panele wyjść. Wiecie co, ja sobie go od razu w środku odkurzę, jak to po mojemu standardowo wyczyszczę. Ja zawsze lubię te instrumenty dopieszczyć, żeby długo służyły. Doczyścimy sobie tą uszczelkę, przeodkurzamy go całego i wymienimy sobie tego breaka. Bardzo prosta robota, przyjemna. Zanim odkręcimy tą płytkę, wypniemy sobie z niej te połączenia, taśmy,
Wystarczy je tylko wypiąć. Nie da się ich tutaj pomylić, jest ich niewiele. Jedno, drugie i tu mamy trzecie z boku. Następnie odkręcamy sobie wszystkie śrubeczki. Ja to zrobię w taki sposób, bo niestety nie bardzo mam czas i możliwości kłaść tą obudowę inaczej. Więc zrobimy to po prostu w taki sposób. No, tych śrubek jest sporo, więc chwilę to zajdzie. Wygląda na to, że wszystkie śrubki mamy odkręcone. Płytka jest dziewicza i nikt tu jeszcze nie był. Coś tutaj pręży? Nie. Wszystko jest ok. Chodź do tatusia. No chodź do tatusia. Maleństwo. Proszę bardzo. I tak to wygląda. No powiem szczerze, sama płytka dość zakurzona. Od razu można sprawdzić, w jakim stanie są switche. Ale wszystkie działają poprawnie. Zresztą ja sobie switche będę musiał do tego zamówić też. No dobrze. Nasz połamany przyjaciel jest tutaj schowany. Proszę bardzo. Tak oto sobie pękł. Została tu jeszcze jego druga część. I tak sobie właśnie pęka break w Tyrosie. O, tu pokażę. Bo trzyma się na takich dwóch malutkich, złączonych nóżkach. My go wciskamy, 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 aż w pewnym momencie on się po prostu łamie. Tak jak teraz. Ale to nic trudnego dla nas, wręcz bardzo prosta robota. Bierzemy zatem nowego. Wypakowujemy. Osadzamy na miejscu, bez żadnych śmieci poprosimy. I voilà. Tu jest jeszcze taka uszczelka, słuchajcie, jakościowo dużo lepiej wykonana niż w Genosie. W Genosie to już by była porwana po takim czasie, a przy włożeniu płyty to już musiałbym jej pół uciąć, tak naprawdę. I myślę, że z czystym sumieniem możemy to składać z powrotem. Trzeba tylko uważać, żeby nie powyginać LEDów, tak jak zrobiłem to przed chwilą, żeby wszystko wlazło na swoje miejsce. No, siedziała z tego, co wiem, jakoś tak. Więc spróbujmy. No i proszę bardzo, już u tatusia na miejscu. We'll be right back.
Składając z powrotem obudowę, tu już jest pierwsze miejsce. Ten pasek pod klawiaturą, który można zdecydowanie wyczyścić. Oczywiście naszą ściereczką i płynem Akademii. Bo jak wiecie, radzi sobie z tym wyśmienicie. To takie naprawdę miejsce newralgiczne, gdzie zbiera się sporo syfu, który ciężko wyczyścić. Ja sam sobie tutaj dorzucę więcej tego płynu, bo jest naprawdę, powiem wam szczerze, ultra syf. No, także tego, to była nowiutka, czyściutka ściereczka, którą wziąłem przed chwilą z magazynu. Tak to wygląda. Jedno miejsce tylko. Zakładamy obudowę odwrotnie do tego, jakim ściągaliśmy. Czyli wsuwamy sobie pod klawisze. Delikatnie, ona w Tyrosie pasuje idealnie. Wskakuje sama na uszczelki, na miejsce. Obracamy instrument, skręcamy i po robocie. Co nie takie trudne, prawda? Tyrosik 5 już naprawiony, brake wymieniony. Całość zajęła mi jakieś 30-40 minut z wyodkurzaniem instrumentu w środku, z nagraniem przebitek, z nagraniem sobie daily na Instagrama, więc nie jest to trudne. No chociaż ja wiem jak, ale wy dzięki temu filmowi też wiecie jak. Więc mam nadzieję, że materiał tobie pomógł i dzięki temu będziesz sam w stanie wymienić jakikolwiek przycisk tak naprawdę plastikowy w Tyrosie 5, 4, 3, 2 i 1, bo w każdym Tyrosie robi się to praktycznie tak samo. A ciebie bardzo proszę o lajka, o subskrypcję, o udostępnienie tego materiału, a jeśli chcesz odwdzięczyć się za wsparcie, to dołącz do grona patronów, bo dzięki nim właśnie najwierniejszym patronom Akademii powstają filmy takie jak ten. Mam nadzieję, że materiał był dla ciebie pomocny i szczerze cieszę się, że jesteście, że oglądacie tak wielką ilością te filmy, że piszecie takie świetne komentarze, aż chce się nagrywać, pomimo tego, że właśnie jest 12 w nocy, a ja lecę na poczwórnej dawce ibuprofenu. A zresztą nie będę się rozczulał. Choroba chce mnie rozłożyć, ale ja się nie daję. Zawsze pozytywne nastawienie to jest coś, co trzyma nas przy duchu. No i oczywiście muzyka. Tymczasem, kto nie poradzi sobie albo macie jakieś inne problemy, chcielibyście umówić się na serwis swoich instrumentów, piszcie. Maila macie w opisie pod filmem, chociaż tutaj może też wrzucę. I cóż, zapraszam na moje social media. A ja Tyrosa 5 będę jeszcze kompleksowo czyścił, oczywiście płynem i ściereczką Akademii. Pozwólcie, że sobie zareklamuję, chociaż tyle do kupienia na naszym sklepie, też macie link w opisie. No i na Tyrosa 5 będę robił folię ochronne na cały instrument. Kto chciałby zakupić, to też piszcie na maila sklepowego. Na pewno gdzieś tam w przeciągu tygodnia, dwóch, trzech, a może miesiąca pojawi się cała oferta na sklepie. Trzymajcie się, cześć! Do następnego odcinka. Stróżycki Jerzy.